Teatrzyk, zielone oko przedstawia. Agatha Christie, 4:50 z Paddington. O 4:50 z peronu trzeciego odjedzie pociąg do Blackhampton, Milchester, Wolverton, Calvin Junction, Rochester, Chatmouth. Pasażerowie udający się do Blackhampton i Milchester proszeni są o zajęcie miejsc w wagonach końcowych. Pasażerowie do Fennicay przesiadają się w Rochester. Och, no, nareszcie wracam do domu. Ach, ten Londyn jest dość męczący. Ta grudniowa pogoda i te zakupy. Och. Dobrze, że wzięłam pierwszą klasę. Ach, przynajmniej mam cały przedział dla siebie. Och, troszkę sobie odpocznę. Aj, jak szybko się teraz ściemnia. A ja tak lubię oglądać widoki za oknem. O, ten pociąg jest też prawie pusty. O mój Boże! O Boże, to straszne! Konduktor! Konduktor! Uduszono kobietę! W pociągu, który właśnie nas minął, widziałam to! Och, Jane. Jeszcze dzisiaj musiałam się z tobą zobaczyć. Widziałam morderstwo. W pociągu niedaleko Bethampton. Jesteś pewna, Elspeth? No, najzupełniej. Przedział był jasno oświetlony. Mężczyzna zwrócony był tyłem do okna. Aha. Nie widziałaś więc jego twarzy? Nie. A kobieta, czy ją możesz opisać? Młoda, stara? A, raczej młoda. Mogła mieć 30... Najwyżej 35 lat. Nie umiem o niej powiedzieć nic bliższego. Ładna? No, tego też nie potrafię ocenić. Wiesz, jej twarz zupełnie wykrzywiona. Tak, a jak była ubrana? Miała na sobie jakieś futro, raczej jasne. Była bez kapelusza. Widziałam jej blond włosy. A nie zauważyłaś niczego szczególnego w tym mężczyźnie? Może coś zapamiętałaś? No. Był dość wysoki, chyba brunet. Miał na sobie obszerny płaszcz, nie mogę więc dokładnie określić jego budowy. I obawiam się, że niczego więcej nie postrzegam. No, to już jest coś. Ale czy ty jesteś rzeczywiście przekonana, że dziewczyna była martwa? Była. Jestem tego pewna. Język jej wyszedł na wierzch. No. Wolałabym o tym nie mówić. Nie, oczywiście uspokój się, pij herbatę. Sądzę, że rano dowiemy się więcej. Rano? No tak, spodziewam się, że sprawa będzie w porannych gazetach. Ten mężczyzna miał niewątpliwie kłopot z ciałem zabitej. Co mógł zrobić? Pewnie wysiadł szybko z pociągu na najbliższej stacji. To ciekawe, Elspeth. Nie było żadnej wzmianki w gazetach. Ale złożyłam przecież zeznanie. I na kolei, i na policji. Ustalono, o który pociąg chodzi. Więc co się stało z ciałem? Jeśli go nie znaleziono w przedziale, to zostało wyrzucone na tory. Sądzę, że musi gdzieś leżeć, nieodkryte na trasie pociągu. Choć wydaje się to raczej nieprawdopodobne. Otrzymałam dziś kartkę od sierżanta policji, zajmującego się tą sprawą.
Mam ją tutaj. O, pokaż. Już śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów. Moim zdaniem przyjaciółka pani mogła być świadkiem opisanej przez nią sceny, owszem, lecz był to incydent znacznie mniej poważny, niż jej się wydawało. Mniej poważny? Nie, nonsens. To było morderstwo. Na chwileczkę, jeszcze Elfes. Warto by się dowiedzieć, co się naprawdę zdarzyło. Proponuję, żebyśmy pojechały razem do Londynu, a potem z powrotem aż do Brockhampton pociągiem, którym jechałaś tamtego dnia. Wiesz, ale czegoż ty się spodziewasz, Jane? Co, następnego morderstwa? Oczywiście, że nie. Ale przyznam się, że chciałabym sama zobaczyć teren morderstwa. Dostałam pani list z panną mapą. Jakiego to niezwykłego zadania miałabym się podjąć? To naprawdę bardzo proste, Lucy. Niezwykłe, ale proste. Chcę, żeby pani odnalazła ciało. Jakie ciało? Kobiece. Ciało pewnej kobiety. Zamordowanej. Uduszonej. Dokładnie rzecz biorąc, w pociągu. Wie pani, jest takie miejsce, gdzie tory kolejowe tworzą wielki łuk przed wjazdem do Brockhampton i biegną z krajem wysokiego nasypu. Otóż, gdyby ciało wyrzucono tam, kiedy pociąg jechał przechyle, to sądzę, że zwaliłoby się w dół nasypu. Ale na pewno by je odnaleziono nawet tam. Tak, ktoś musiał je stamtąd zabrać. O, tu na mapie. Gdzie pani jest to miejsce? Mhm. To teren posiadłości Luthera Crockenthorpa, który mieszka tam ze swoją córką Emmą. Posiadłość nazywa się Rutherford Hall. Taki Winston w miniaturze. A pani chciałaby, żebym... Znalazła tam pracę, ale może to być niebezpieczne. Naprawdę? Może mi coś powiedzieć? No, ktoś popełnił przestępstwo niemal doskonałe. Nie sądzę, żeby zabójca, kimkolwiek jest, siedział spokojnie, kiedy będzie się tę sprawę rozgrzebywać. Szczególnie, jeśli pani dociekliwość będzie skuteczna. A jeśli znajdę jakieś ślady? Będę w pobliżu. Zamieszkam u znajomych w Beckerton. Nazywam się Kradok. Inspektor Kradok ze Scotland Yardu. A więc panno Irisborough i od jak dawna pracuje pani jako pomoc domowa u państwa Brockhampton? Od tygodnia. A więc poszła pani do budynku gospodarczego na końcu ogrodu, żeby znaleźć nieco farby, czy tak? Znalazłszy farbę, wzięła pani łom, podważyła w jego sarkofagu i znalazła ciało. Czego pani szukała w tym sarkofagu? Szukałam ciała. To prawdy niezwykłe. Dziś jeszcze skontaktuję się w tej sprawie z panią Marką, którą mam przyjemność znać i której intuicje i zdolności spostrzegawcze bardzo wysoko cenię. Cała ta historia, inspektorze Kredok, stała się przyczyną wielkich nieprzyjemności dla rodziny Krokendorp, choć ich osobiście nie dotyczy. A ja reprezentuję ich interesy i chciałbym wiedzieć, inspektorze... Oczywiście, panie Lumon. Mamy powody przypuszczać, że zmarła... Nie mieszkała w tych stronach, że przyjechała do Londynu i że niedawno przybyła z zagranicy. Prawdopodobnie z Francji. Mhm. Czy była związana z tym domem, postaramy się ustalić. A jeśli chodzi o sprawy majątkowe, Rutherford Hall zbudował Joseph Crockenthorpe, znany przemysłowiec. Mhm. Ustanowił on zarząd powierniczy na swoim bardzo pokaźnym majątku, którego dochód ma być dożywotnio wypłacany jego synowi Lutherowi. A po jego śmierci całość zostanie równo podzielona między dzieci Luthera, Edmunda, Cedrica, Harolda, Alfreda, Emmę i Edytę. Tak, Edmund zginął na wojnie, a Edyta zmarła 4 lata temu. Więc
Luther ma obecnie 5 spadkobierców. Cedrika, Herolda, Alfreda, Emmę i syna Edyty, Aleksandra. A dom? Przejdzie na najstarszego żyjącego syna, pana Luthera Krokentorpa lub jego potomstwo. Czy Edmund Krokentorp był żonaty? Nie. A więc posiadłość przypadnie następnemu synowi, Cedrikowi. Panowie na obiedzie? Nie, dziękuję do Gaemo. Mam ważne spotkanie w Londynie. Ja też się spieszę. Dziękuję pani. Inspektor Kredok uważa, że zamordowana kobieta przyjechała z Londynu i była prawdopodobnie cudzoziemką. Cudzoziemką? Czy była francuską? Jak się masz, Emma? Przyjechałem zbadać twojego ojca i przepisać mu odpowiednie leki. Czy uwierzysz, że staruszek jest w doskonałej formie? O. Bardzo podekscytowany tym, co się stało. A cóż porabiają twoi bracia? No, wyraźnie się tym nudzą i już chętnie wróciliby do Londynu. Ale ty, kochanie, coś nie najlepiej wyglądasz. Tak. Mam kłopot. Nie wiem, jak postąpić. Och, byłaś zawsze bardzo rozsądna. O co chodzi? Pamiętasz, co ci kiedyś mówiłam o moim bracie, który zginął na wojnie? Tak, o tym, że się ożenił, czym chciał ożenić z dziewczyną z Francji, coś w tym rodzaju. Tak. Zginął zaraz potem, jak dostałam od niego ten list. Ona się do nas nie odzywała, znaliśmy tylko jej imię. Aż miesiąc temu, przed samymi świętami... Pamiętam, dostaliście list, prawda? Tak. Tak, pisała, że jest w Anglii i chciałaby przyjechać, żeby się z nami zobaczyć. No wszystko było ustalone i w ostatniej chwili przysłała telegram, że musi niespodziewanie wracać do Francji. No więc... Policja uważa, że zamordowana kobieta była francuską. Zastanawiam się, czy mam powiedzieć o tym liście. Moi bracia są przeciwni. Nie mają racji. Na twoim miejscu poszedłbym prosto na policję i powiedział... A gdyby się miało okazać, panno Krokentorp, że Martin rzeczywiście była wdową po pani bracie i że miała z nim syna, tak jak napisała w liście, to byłby on jednym ze spadkobierców majątku pani dziadka. Oczywiście, inspektorze. Ponadto w odpowiednim czasie odziedziczyłby on Rutherford Hall wraz z otaczającym go terenem. Tak, o tym nie pomyślałam. Sprawdzę to, ale wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że nie ma żadnego związku między kobietą, która napisała ten list i pewno usiłowała zarobić na oszustwie, a zwłokami znalezionymi w sarkofagu. Tak się cieszę, że panu powiedziałam. Dziękuję, był pan bardzo uprzejmy. Depesza z Paryża. Podanemu opisowi może odpowiadać Anna Strawiński z baletu Maricki. Sugeruje przyjazd de Saint-Prefectura. Alfred! Niech pan wsiada. Gdzie pan tak spaceruje po ciemku? Ach, jak zimno. A pani pewnie wraca od swojej ciotki Beckhampton. Tak. To starsza osoba i muszę ją odwiedzać. Przynajmniej wyrwiesz się od czasu do czasu z tego nudnego Rutherford Hall. A propos, jak ty to wytrzymujesz z tym zrzędzącym sknerą i starą panną? Obserwowałem cię, Lucy. Jesteś rozgarniętą dziewczyną. Zbyt rozgarniętą, żeby marnować się na gotowanie i sprzątanie. Dziękuję. Ale wolę gotowanie i sprzątanie od pracy w biurze. Też bym wolał. No, ale są inne sposoby na życie. Jesteś ładna. Wzbudzasz zaufanie. Jesteś bardzo atrakcyjną dziewczyną, Lucy. Mogłabyś ze mną stąd wyjechać. Ja już niedługo położę ręce na prawdziwych pieniądzach, mój czcigodny papa. Nie może żyć wiecznie, skąpy stary drań. Jakie stawiasz warunki? No, małżeństwo.
chyba się w tobie zakochałem. Nie czas teraz na amory. Trzeba pomyśleć o kolacji. Hej, ty! Dziewczyno! Chodź tutaj! Do mnie pan mówi, panie Klokentor? Hej, nie gadaj tyle, tylko wchodź! Chcę ci coś pokazać! Chce pan, żebym sprzątnęła w tym pokoju? Nie. Zawsze zamykam ten pokój. Emma chciałaby tu pobuszować, ale jej nie pozwalam. To mój pokój. Widzisz te kamienie? To okazy geologiczne. Niezwykle interesujące. Masz rację. Jesteś inteligentną dziewczyną. Nie każdemu je pokazuję, a pokażę ci. Jeszcze inne rzeczy. To bardzo uprzejmie z pana strony, ale doprawdy powinnam już wrócić do swojej pracy. Z tyloma osobami w domu... Jedzącymi także chyba przeżrą mi dom. Zawsze to robią, kiedy się tu zjeżdżają. Jedzą i wcale nie proponują, że za to zapłacą. Ich pijawki. Wszyscy tylko wyczekują mojej śmierci. Nie zamierzam umrzeć, żeby zrobić im przyjemność. Nie jestem też wcale taki stary. Nie myślisz chyba, że jestem stary, he? Ależ oczywiście, że nie. Rozsądna dziewczyna. A teraz spójrz na tutaj. W tej szkatułce tam suwereny. A widzisz, jakie piękne, dobre, złote suwereny. Ale to nasz sekret. Rozumiesz? Wiesz, czemu ci to mówię i pokazuję? Czemu? Bo nie chcę, żebyś myślała, że jestem już do niczego. Że jestem starym, chorym człowiekiem. Mam ci dobrą radę. Nie marnij się dla młodych mężczyzn, to głupcy. Chcesz zadbać o swą przyszłość? No, czekaj. Ja ich wszystkich przeżyję. Panna Emma! Woła mnie panna Emma. Muszę iść. Bardzo panu dziękuję, że mi pan to wszystko pokazał, panie Krakentor. Nie zapomnij, nasz sekret! Sekret! O, pan Horst! A co pan tu robi? Czekam na panią. Wyjeżdżam wcześnie rano. Chciałbym jednak powiedzieć, jak wielkie wrażenie wywarły na mnie pani zdolności, panno Lucy. Dziękuję. No, jestem przekonany, że pani talenty marnują się tutaj, zdecydowanie marnują. Tak pan sądzi? Proponuję, żeby zobaczyła się pani ze mną w Londynie, kiedy skończy się tutaj ta cała historia. Jeśli zadzwoni pani, zostawię instrukcję sekretarce. Moglibyśmy wykorzystać w firmie osobę o tak niezwykłych zdolnościach i zaproponować pani naprawdę bardzo dobre wynagrodzenie. Sądzę, że byłaby pani mile zaskoczona, panno Aisborough. Dziękuję, panie Krokentor. Pomyślę o tym. Dobrej nocy, panno Aisborough. Dobrych snów. Słuchaj, Lucy. Chcę cię o coś zapytać. O cóż chcesz zapytać, Cedricu? Oto czy wyjdę za ciebie? Czy pojadę z tobą na Ibizę i czy zajmę się tobą? Ani mi to przez myśl nie przeszło. Przepraszam. Mój błąd. Chciałem po prostu wiedzieć, czy masz w domu rozkład jazdy.
To wszystko. Jest na stole w holu. I wiesz, nie powinnaś ciągle myśleć, że wszyscy chcą się z tobą żenić. Jesteś dość ładną dziewczyną, ale bez przesady. To się jakoś nazywa, nasila się i jest z człowiekiem coraz gorzej. Naprawdę jesteś ostatnią dziewczyną na świecie, z którą chciałbym się żenić. Ostatnią. Naprawdę? Naprawdę. Nie musisz mnie o tym tak zapewniać. A może wolałbyś mnie w roli macochy? Co takiego? To słyszałeś! Doktor Quimper? Przy telefonie. Tu Lucy Aylesborough z Rutherford Hall. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby pan przyjechał. Zdaje się, że wszyscy zachorowali. Zachorowali? Jak? Jakie są objawy? Wygląda na zatrucie. Zaraz tam będę. No, filiżanka czarnej kawy dobrze mi zrobiła. Wydaje mi się panu Lucy, że nic im już nie grozi. Ale jak to się stało? Kto gotował obiad? Ja, panie doktorze. I co to było? Dokładnie. Zupa grzybowa, kurcze w curry z ryżem, sos winno-śmietankowy i na przystawkę wątróbka drobiowa z boczkiem. Tak. A to na pewno nie była zupa. Sama zjadłam trochę i czuję się zupełnie dobrze. Tak, pani nie zachorowała. Nie zapomniałem o tym. Jeśli rozumie pan przez to... Nic nie rozumiem przez to. Sprawdziłem, że zanim pani tu przyjechała, nie miała pani żadnej styczności z rodziną Krokentorp. I nie miałaby pani żadnego interesu, aby... Naprawdę, jeśli pan... Myślę o wielu rzeczach. Muszę być ostrożny. Wezmę curry i zupę do zbadania. Proszę ich wszystkich doglądać. Przyślę pielęgniarkę. Chcę, żeby pan powiedział mi wprost, doktorze Quimper. Przypuszcza pan, że to zatrucie pokarmowe, czy trucizna? Lekarze nie mogą przypuszczać, muszą być pewni. Proszę szczególnie opiekować się Emmą. Ona wiele dla mnie znaczy. Niech się pani troszczy o starego. Nie można pozwolić, żeby jeden czy drugi z jego synów, no, albo może wszyscy trzej, wykończyli go tylko dlatego, że chcą zagarnąć pieniądze. Inspektor Kradek przy telefonie. Dobrze, połączcie ją. Dzwoni pańska pielęgniarka, doktorze. Tak, halo? Tak, przy telefonie. A cóż to? Groźny nawrót? Tak. Doktor Quimper jest tu teraz ze mną. Jeśli chce pani zamienić z nim parę słów, proszę bardzo. Mówi Quimper. Rozumiem. Tak, bardzo słusznie, tak. Tak, proszę kontynuować. Będziemy tam. No? Alfred. Nie żyje. Dobrze, że pan przyjechał, inspektorze Kradok. To było jak jeden długi, przerażający koszmar. Proszę na siebie uważać, Lucy. Za każdym razem to był arszenik. Alfred wypił za tą herbatę. W tym domu jest wierciciel. Proszę o tym pamiętać. A jeden z pani pacjentów nie jest taki chory, jaki go udaje. Już wszyscy czują się dużo lepiej. A Harold jeszcze dzisiaj odjeżdża do Londynu. Aha, inspektorze. Tak. W tym czasie pan był w Paryżu. W ogrodzie posiadłości Krakentorpu znaleziono to rozdatną kopertę. Jest zaadresowana do pani Martini Krakentorp. 126 Elver Creton, numer 10. Więc ta uduszona kobieta to jednak Martini. Nie. Martini Dubois żyje. Mieszka stale w Anglii i jest żoną Lorda Westa. Tak? Tu Emma Krokentorp. Czy mogę mówić z inspektorem Kradokiem? Słucham panią. Inspektorze,
To przerażające. Otrzymałam wiadomość z Londynu, że mój brat Harold zmarł nagle wczoraj wieczorem. W jakich okolicznościach? Po zażyciu tabletek uspokajających, które okazały się zatrute. Elspeth, czy dobrze zrozumiałaś, czego od ciebie oczekuję? Dostatecznie jasno, ale nie ukrywam, że wydaje mi się to bardzo dziwne. To nie jest ani trochę dziwne. No cóż, ja tak nie uważam. Jak przyjść do domu i prawie od razu spytać, czy mogę pójść do WC? O cóż, jest bardzo zimno. Poza tym mogłaś coś zjeść, coś, co ci nie posłużyło. I musisz spytać, czy mogłabyś pójść do toalety. Przecież takie sytuacje się zdarzają. No ale czemu mi po prostu nie powiesz, do czego zmierzasz, Jane? Tego właśnie nie mogę zrobić. Nie mam innego wyjścia. Ktoś może w każdej chwili zginąć. No, to jedziemy. Cieszę się bardzo, panno Mar, że pani nas odwiedziła. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy, ale pojutrze wracam do Londynu i chciałam się z państwem spotkać i podziękować za dobroć dla Lucy. Ach, byłabym zapomniała, czy mogę przedstawić moją przyjaciółkę, panią McGillicuddy? O, miło mi państwa poznać. Dzień, nie miałam pojęcia. Lucy, musiałam przyjść i pożegnać się panu Crockenthorpe. Cieszę się, że już państwo są zdrowi. Słyszała pani zapewne plotki, od których trzęsie się miasto. Nie ma to jak arszenik, żeby trochę rozruszać sąsiedztwo. Cedryku, wolałabym, żebyś przestał. Gdzie podwieczorek? Gdzież podwieczorek? Dlaczego podwieczorek nie gotowy, dziewczyno? Czemu nie podawać podwieczorku? Już jest gotowy, panie Crockenthorpe. Już podaję. Co to takiego? A cóż to jest? Tort? Tort z lukrem? Kanapki? Cóż to, wydajemy dzisiaj przyjęcie? Nikt mi nic o tym nie mówił. Doktor Quimper przychodzi na podwieczorek, ojcze. Dzisiaj są jego urodziny. Urodziny. Na cóż mu urodziny? Urodziny są tylko dla dzieci. Przepraszam. Czy mogłabym na momencik pójść do toalety? Oczywiście. Zaprowadzę panią. Bardzo chłodno. Dzisiejsza jazda. O, słuchajcie. Jest Quimper. Witamy. Będzie pan śnieg. Czuję to. Witaj, Emmo. Jak się masz? Wielkie nieba. A co to wszystko znaczy? Zrobiliśmy ci tort urodzinowy, pamiętasz? Mówiłeś, że dzisiaj są twoje urodziny. Nie spodziewałem się tego. Całe lata. Poznajcie się państwo. Tak. Panna Mar. Bardzo miło poznać. Doktor Quimper. Napijmy się. Herbaty. Dziękuję bardzo. A co czekamy? Nie, ale już proszę nie czekać na moją przyjaciółkę. Inaczej byłaby niezwykle zakłopotana. Bardzo proszę, tu są kanapki. Proszę. A czy one... Ryba. Pomagałem je robić. Zatruta pasta rybna. Oto z czym są. Ojcze, błagam. Trzeba uważać, co się je w tym domu. Dwóch moich synów padło zamordowanych jak muchy. Kto to robi? Chciałbym wiedzieć. Niech mu się pani nie daje zniechęcać. Jak mówią, odrobina arszeniku dobrze robi na cerę, dopóki się nie weźmie za dużo. Naprawdę uważam, że to bardzo odważne z państwa strony, żeby sobie tak żartować i... Doktorze! Proszę tutaj, panno Marple. Trzeba stanąć tyłem do okna. Tak, dobrze. Otworzyć usta, proszę. Odchylić głowę. Ależ to jest on! To jest on! To jest ten mężczyzna z pociągu! Byłam pewna, że go poznasz, Elspeth. Byłam pewna. Nie, ani słowa więcej nie mów. Nie wiedział pan, doktorze.
Kiedy dusił pan tę kobietę w pociągu, że ktoś pana widział, jak pan to robił. A to była właśnie moja przyjaciółka. Widziała pana na własne oczy. Była w innym pociągu, który jechał równo z pańskim. Co do diabła? Tak, tak. Widziała pana i rozpoznaje pana i przysięgnie na to w sądzie. Diabelska stara wiedźmo! Więc to ty jesteś tym mordującym diabłem, tak? Nigdy się nie lubiłem, ale nie podejrzewałem o zbrodnię. Witam państwa. Och, inspektorze! Inspektorze, przyszedł pan w samą porę. Doktorze Quimper, muszę pana ostrzec. Czy myślicie, że ktokolwiek uwierzy, że w to, co te dwie stare baby plotą? Elspeth McGillicuddy od razu 20 grudnia złożyła zeznanie o morderstwie na policji. Ale dlaczego miałbym zamordować zupełnie obcą kobietę? To nie była obca kobieta. Była pańską żoną. Ależ Jane, ja wcale nie widziałam jego twarzy. I bałam się, że to powiesz, Elspeth. On naprawdę pomyślał, że go poznałaś. Uwierzył, ponieważ nie mógł wiedzieć, że nie widziałaś jego twarzy. Obie panie jesteście niezwykłe. Widzi pan, inspektorze Kradok, że to najpospolitszy rodzaj zbrodni? Tak wielu mężczyzn morduje swoje żony. A doktor Quimper dostrzegł szansę na poślubienie bogatej Emmy Crockenthorpe. Tyle, że nie mógł się z nią ożenić, bo już miał żonę. Żyli od lat w separacji, ale nie chciała mu dać rozwodu. A więc to Anna Strawiński, tancerka, była jego żoną? Tak. I spotkał się z nią w Londynie, żeby zaproponować pogodzenie i wspólną podróż do jego rodziny. A zależało mu, żeby zamordowana kobieta została zidentyfikowana jako Martin, której historię znał od Emmy. Tak. Wysłał więc list i podszył się pod Martin. I pomyśleć, że gdyby nie pani Elspeth McGillicuddy, morderca mógłby ujść bezkarnie. No, i gdyby nie Lucy, nasza wspaniała Lucy, która, jak mniemam, już wkrótce będzie panią Crockenthorpe. Słuchowisku 4.50 z Paddington na podstawie opowiadania Agaty Christie w tłumaczeniu Tomasza Cioska i adaptacji Haliny Szopskiej wystąpili Irena Kwiatkowska, Irena Jun, Anna Romantowska, Ewa Wawrzoń, Adam Bauman, Janusz Bukowski, Piotr Lorec, Krzysztof Kumor, Wiesław Machowski, Wacław Szklarski i Zdzisław Tobiasz. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyserował Jan Warenycia.